No i ponownie troszeczkę nowości ze świata AW, większość z głównej strony, więc jak tam przeglądacie, to już pewnie się zapoznaliście, ale jak znam życie, to nikomu się tam nie chce tego śledzić, czytać tak naprawdę na bieżąco, więc tutaj przedstawię pokrótce, co tam ciekawego się ukazało. No, obiekt 640 do kupienia jako skrzynki z losową zawartością. No szkoda, że to jest tylko sam obiekt 640, że to nie jest ta edycja czarnego Orła. No jak to wygląda? No, kupujemy skrzynki, szansa na niego, szansa na ileś tam fragmentów, szansa na jakiś inny pojazd losowy na 3 dni premium 6 wyższego poziomu, szansa na dodatkowe skrzynki w skrzynce i części skrzynek z łupami obiekt 640. Zbierz 10, aby uzyskać bonusową skrzynkę z łupami obiekt 640, tak? Jeżeli wylosujemy pojazd, który już mieliśmy w garażu, otrzymamy zamiast tego 350 złota. Skrzyneczki oczywiście z pojazdem do kupienia na stronie sklepu. Rabaty na pojazd MT-LB S8, czyli ten taki śmieszny rakietowy strela, mocno strela, całkiem przyjemnie się tym grało, nie powiem. Mamy pakiety, sam pojazd jest 10% rabatu, pakiet plus zniżką 27% i 40%. Mamy to na MyNut za kasiorę lub do kupienia za złoto. 2925 zł, na chwilę obecną przecena z 3250. Na chwilę obecną jest to strona 15. Na pierwszych stronach w ogóle mamy typa 99A2 140 do kupienia, znaczy typa, skrzynki. Mamy te skrzyneczki z obiekt właśnie 640 na chwilę obecną i z łupami typem 90. Jak wierzycie we swoje szczęście, albo je po prostu macie, możecie próbować. Czemu nie? Tygodniowe bonusy. Skończył się poprzedni bonus o 16, wchodzi kolejny, tym razem będą to globsy, czyli globalne operacje. No. 300% bonusu zdobywanego doświadczenia za pierwsze zwycięstwo dnia w trybie globalnych operacji, dodatkowo 30% bonusu kredytów we wszystkich trybach gry i 20% bonusu doświadczenia załogi we wszystkich trybach. Elegancki bonusik, mało tego, że możemy sobie tutaj szybko podexpić, bo na globalnych operacjach sporo tego doświadczenia zawijamy, to jeszcze mamy bonus do kasiory. Także jest szansa, żeby się odkuć. I trochę nowości tutaj z forum, tutaj od GameStona. Jeżeli chodzi o te nowości, jak jeszcze musimy długo czekać na powrót artylerii? Możliwe, że artyleria powróci do globalnych operacji w 0.27, ale nie jest to pewne. Ile pocisków tajemniczy nieznajomy będzie mógł wystrzelić? Czy jest jakaś skala w stylu 800 obrażeń, 1 pocisk, 1000 obrażeń, 2 pociski? Z tego co wiem, będzie to tylko jeden o różnej mocy. Czy tajemniczy nieznajomy nie będzie przypadkiem za mocno OP? Tutaj w rozgrywkach player versus player. No, tutaj mocne tłumaczenia, że tak nie powinno tak naprawdę być, że już wcześniej obawiano się, że już niektórzy dowódcy też będą za bardzo OP. No, zobaczymy tak naprawdę, jak to będzie się sprawowało, jak już nam to dadzą i będziemy mogli z tego skorzystać, będziemy mogli to przetestować. Czy Altaj pojawi się jako pojazd progresji? No i tutaj się dowiadujemy, że nie, bo nie byłoby to fair w stosunku do graczy, którzy ten pojazd tutaj w tej kampanii będą zdobywać. Z drugiej strony dobrze wiemy, że już często pojawiały się informacje, że czegoś się nie da kupić, że nie będzie dostępny i tak dalej, a było. Było dostępne albo do kupienia po prostu normalnie, albo ewentualnie za jakąś dodatkową zawartość, albo jako losowanie ze skrzynek, więc tutaj te zapewnienia, że nie będzie tego pojazdu dostępnego normalnie, jakoś nie bardzo mnie przekonują. Kiedy będziemy mogli w końcu znów zagrać specjalne tutaj operacje? Przede wszystkim tutaj chodzi o te poprzednie, czyli kryzys na Karaibach. Dodamy, my operator, nie gracz, w 027 mechanizm umożliwiający ponowne uruchomienie starszych SO, dzięki temu będziemy mogli wystartować na przykład z weekendami CC lub EBSI. No, zobaczymy jak to będzie.
tak naprawdę te operacje miały być, od początku miały być dostępne, cały czas. Oczywiście nie były. Wydaje mi się, że Challenger 2 ADTU sprawuje się trochę słabo na swoim poziomie, czy zamierzać coś z tym zrobić. Tutaj tak naprawdę przydałoby mi się poprawa celności, natomiast dostaniemy tutaj bardziej zaawansowaną amunicję, czyli pisz zamiast heszy. Rozważamy również, znaczy tak mi się wydaje, że to jest amunicja hash, w nawiasie pisz, chyba że i taką po prostu dadzą lepszą. Rozważamy również danie mu zdolności do pasowania swojego zawieszenia jak w typie 90. Czy mu to coś tak naprawdę zmieni, to że będzie mógł się podnosić, obniżać, czy jakoś tam przechylać, jeśli chodzi o Challengera 2? No nie wiem, czy to zrobi jakąś różnicę. Kiedy zakończyła się blokada regionalna w Steamie? O tej blokadzie to nawet ja nie wiedziałem, kurde, że tam coś takiego było, ale z drugiej strony nie gram ze Steamu. Bardzo niedawno wciąż to testujemy i nie zostało to jeszcze ogłoszone. I ciekawostka związana z M1A1 Storm. Chodzi przede wszystkim o ten jego piękny, przepiękny kamuflaż, siateczkę. Zrobienie dobrze wyglądającej siatki kamuflażowej jest bardzo zasobo i czasożerne. Bla, 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 bla. Mieli tyle czasu, że ojojoj, jeszcze trochę. No, wygląda to, że po prostu zespół, który robi te pojazdy, jest za mały i za dużo czasu spędzają na robieniu jakichś tam dodatkowych premek, zamiast zająć się tym, co było. Jak mniej więcej wszystko z tego okresu, jeśli chodzi o okres Obsidiana, musi zostać poważnie przebudowane, by pasowało do obecnego stanu gry. Tam jeszcze był Wizel na przykład. Na screenach, jak ktoś chce sobie poszukać, to może tego Wizla właśnie z tym kamuflażem. Tam chyba też był Leopard, wydaje mi się, też właśnie z takim kamuflażem siatkowym na screenach pokazywany. To naprawdę fajnie wyglądało. No ale cóż, wygląda to, że za szybko tych pojazdów tak naprawdę z tymi siatkami nie dostaniemy. A szkoda, bo one naprawdę wyglądają bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No cóż, to tyle jeśli chodzi o nowości na chwilę obecną. O wszystkich innych postaram się informować na bieżąco. Trzymajcie się, do zobaczenia w grze.